Trzeci i zarazem ostatni film z pierwszej serii wrzuca nas w misję ochraniania bogatego księcia i jego syna. Do misji zostali przydzieleni Naruto, Sakura, Lee pod dowództwem Kakashiego. I już na starcie bardzo mi się podobają ich te letnie stroje. Są prawie takie jak zazwyczaj, ale krótsze, przystosowane do wysokiej temperatury i wygląda to ciekawie. I nawet zachowano tutaj zasady z pierwszego Naruto, bo Sakura jest tutaj ratowana. Żarcik, żarcik, to tylko na początku. Nawet klony pierwszy raz od dawna zadziałały i faktycznie coś zrobiły, choć to pewnie dlatego, że ten gość to był jakiś zwykły no-name. Przytaczałem to również przy każdym z filmów, ale tutaj też się to kwalifikuje, jako że grafika i animacje są obłędne. Jest to poziom znacznie wyższy niż w anime, i to nawet jeśli weźmiemy pod uwagę początek Shippudena, który wyszedł pół roku po tym filmie. Zresztą nawet spójrzcie na tego dzieciaka, wygląda po prostu przyjemnie. I ten film się wyłamuje klimatem z poprzednich dwóch, jako że tutaj też mamy jakiś tam skok technologiczny w porównaniu z pierwszą serią, ale nie tak wielki. Jest tu jakaś gierka na mini konsoli, wozy, które ciągną konie, są jakieś takie wypasione, ale cała reszta nie wydawała się aż tak dziwna, odklejona od uniwersum, czego nie można powiedzieć o pozostałych filmach. Z minusów, bo te też tutaj były, to na przykład Naruto rzuca tekstem, że nigdy nie zaprzyjaźni się z tym dzieciakiem. No, ja już byłbym wtedy gotów się założyć o 1000 zł, że tak będzie, i wiecie co? Pół godziny później byłbym bogatszy o 1000, bo Naruto się z nim zakumplował. I to talk no jutsu połączone z pięść no jutsu trafiło do mnie. No bo był taki odcinek filerowy z zaginionym bogolem, który porozumiewał się tylko przez hajs, i tu jest dość podobnie, ale ten młody jest inny, on nie zna innego życia, a jednocześnie coś w nim jest. Nie jest bezużyteczny, ma skillsy ze strzelaniem z łuku, jakieś smutne backstory. Nie jest taki płytki, a więc i ta zmiana nie była zła. Zresztą ciągle miałem wrażenie, że młody jakieś tam uczucia ma, a czasem jest kapryśny właśnie przez to, że chciał być zauważony, nie tylko przez pryzmat pieniędzy i bycia wysoko postawionym. No i co ciekawe, ta przemiana nie zdarzyła się tak jak zazwyczaj na koniec, tylko już właśnie po 30 minutach, a więc była szansa na to, że jeszcze coś ciekawego się wydarzy. I właśnie tak było. Pomysłowo zasłonili grubasa jak żygał, bo krzesło się osunęło tak, by nie było tego widać. Kakashi super zablokował przeciwnikom drogę za pomocą Dotona i zadziałało to dobrze, bo ci żołnierze nie mieli żadnego ninjutsu, to byli tylko ludzie, czy nawet to, że Sakura zna się na medycynie, to na tym etapie jest dość nieoczywiste, bo w anime tylko przez chwilę brała lekcję u Tsunade, więc jest to bardzo fajne puszczenie oczka do nas. A no i jeszcze zobaczyłem jakieś cyferki na puszce i najpewniej nie są one przypadkowe. Początkowo myślałem, że to data emisji filmu, ale była ona 5 sierpnia 2006 roku, więc to coś innego. Macie może jakiś pomysł? Bo mnie to ciekawi. Antagoniści w końcu nie wyglądali źle, a nawet bardzo fajnie się zaprezentowali. Jeden szybko pojawił się za Naruto i wypłacił mu z pionchy, a później grubas odbijał sobie nim jak piłkę, zupełnie go dominując. Ta animacja zmieniania chłopa w kamień była dość przerażająca i super OP. Zresztą nie tylko ta, bo Naruto się zdenerwował i użył trochę czakry Kyubiego, co wyglądało pięknie. No i odpłacił grubemu pięknym za nadobne. Po tej bitce przeciwnicy się wycofali, a udało im się uprowadzić księcia. Kakashi także nie próżnował i zaplanował, by z pomocą cyrku zrobić zamieszanie, a więc wbili się na dziedziniec pałacu, a kilka osób sekretem wbiło do środka. Tam później dużo się działo, ludzie i zwierzęta walczyły, a tu nagle żyrafka sobie stoi i liście pieprza. Piękne, no mnie rozbawiło. Nieźle też Sakura zauważyła swoją rywalkę, choć tak naprawdę ją wyczuła, cisnąc, że używa dużo perfum. No ale skillsy jakieś pokazała. Zresztą walka tych dwóch pań była naprawdę niezła. Sakura nawet rozbiła żylandor, by skupić się na dźwięku rozdeptanego odłamku, jako że antagonistka była niewidzialna, a różowowłosa usłyszała, gdzie ona jest, i ją zwonshotowała. Świetne. Rock Lee także się pokazał z super strony, jako że oczywiście jak to on zaprezentował dużo dobrego taijutsu, a do tego ściągnął ciężarki, był super szybki i traktował przeciwnika jak szmatę. Ekscytujące i mega widowiskowe.
Pomimo też, że Syn Księcia był dla mnie ciekawszy, to realnie szkoda było mi też grubaska, jako że został powieszony i nie spodziewałem się zupełnie, że pokażą jak zawiśnie, choć to, że syn go uratuje, było jak najbardziej oczywiste, gdyż dostał strzały, miał łuk, przewidziałem to od razu. Jednak na plus to, że zrobił to w spoko stylu, a też Naruto sprytnie zrobił mnóstwo klonów, żeby zneutralizować upadek z wysokości. Oceniłem ten film na 8. Według mnie były tylko dwa minusy. Po pierwsze, muzyka. To taki mały minus i też dość naciągany, bo różniła się ona względem tego, co znamy z anime. Nie był to także jakoś rażąco inny klimat, ale przyznam szczerze, że jak dla mnie nie było tutaj żadnego utworu, który by zapadł mi jakoś w pamięć, czy był jakiś ekstra, a warstwa audio zawsze w Naruto stała wysoko. Po drugie, ta przewidywalność. W sensie, wiadomo było od początku, że jakoś Naruto zakompluje się z młodym, młody stanie się dobry, prawdopodobnie nikomu znaczącemu się nic nie stanie i będzie happy end. Ta sytuacja z Liną i Łukiem też oczywista. Jednakże w kontrze do tego powiem, że to mi nie przeszkadzało. Animacje były naprawdę świetne, wszyscy znaczący bohaterowie dobrze przedstawieni, nie miałem wrażenia, że ktoś tam jest na siłę. Nie odczułem zupełnie innego klimatu niż to, jak było to w poprzednich dwóch filmach. Nie nudziłem się, było tam dynamicznie, motywująco, kibicowałem protagonistom, nie widziałem jakoś rażąco głupich sytuacji. Nie wiem, czy też macie takie odczucia co do tego filmu, czy też nie, ale ja polecam obejrzeć ten film, jeśli nie widzieliście, choć no trochę za późno, bo teraz wam wszystko streściłem. Ale podobno według ostatnich badań zostawienie suba na tym kanale działa prawie tak dobrze jak lecąca strzała w kierunku Liny nad głową. 100% legit.